W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy na Maderę. Przejedziemy piękną drogą do miejscowości Porto Moniz. W Porto Moniz znajduje się kompleks basenów wulkanicznych. Wyruszamy z punktu widokowego pod welonem Panny Młodej i jedziemy piękną drogą wybrzeżem wzdłuż klifów, gdzie mamy niezapomniane widoki na lagunę. Po drodze przejeżdżamy przez małe miasteczko Seixal. W tej małej miejscowości znajduje się piękna plaża. A będąc na tej plaży, możemy podziwiać piękne widoki na porośnięte roślinnością klify, a sam piasek jest jedwabiście gładki. Cała plaża nie ma żadnej infrastruktury, jest otoczona niezbyt pięknym murem miasta. Porto Moniz znajduje się na północno-zachodnim wybrzeżu Madery, w malowniczym regionie Porto Moniz. Jego największą atrakcją turystyczną są naturalne lawowe baseny Piscinas Naturalis, usytuowane na nabrzeżu z pięknym widokiem na Ocean Atlantycki. Ten unikalny kompleks kąpielowy wyróżniony został prestiżowym certyfikatem błękitnej flagi. Aby wejść na teren kąpieliska, trzeba zapłacić 1,5 euro od osoby. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników. Że ja go nagrywam. Chyba nie wie. Strasznie wieje. Przestało co prawda padać, ale strasznie wieje. To pięknie. A na miejscu są prysznice, przebieralnie i łazienki. Można też skorzystać z usług hotelowych, oferty restauracji, która serwuje przepyszne potrawy rybne oraz baru. Oprócz głównych zbiorników wodnych są również mniej oblegane niecki, oddalone od kąpieliska, tuż przy restauracji. A jak powstały baseny w Porto Moniz? Międzyskalne wyżłobienia w dawnych kraterach naturalnie wydrążyła lawa wulkaniczna. Kąpiel w sporych nieckach umożliwia nieustannie przelewająca się nad ciemnymi głazami i wymieniająca się czysta, a niekiedy niezwykle zburzona woda pochodzenia oceanicznego, której fale rozbijają się o brzegi. Całkowita powierzchnia kompleksu basenów wynosi około 3,8 tysiąca metrów kwadratowych. Thank you.
Na nabrzeżu znajduje się również oceanarium Aquario da Madeira. W budynku starej fortecy Fortezão João Baptiste z 1730 roku oraz Centrum Nauki i Życia Life Sciences Center. We wschodniej części Porto Moniz można podziwiać naturalny krajobraz Madery, fale oceanu rozbijające się o skały. Dlatego warto tutaj przyjechać chociażby dla tych niesamowitych widoków. Thank you.
Po kilkugodzinnym zwiedzaniu Porto Moniz jedziemy w górę na punkt widokowy, aby z góry zobaczyć to piękne miasteczko. Naprawdę robi wrażenie. Taras widokowy na Porto Moniz znajduje się na parkingu przy drodze ER101. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.